zależeć na tym, żeby przed Zachodem zająć jak największą część Niemiec. Że tą właściwą nagrodą nie jest Polska, tylko łup niemiecki, Berlin i cały ten olbrzymi potencjał. Dlatego logicznie biorąc, trudno było uwierzyć, że Stalin gotów jest poświęcić tę olbrzymią zwłokę, która przecież w rezultacie była zwłoką 6-miesięczną, a nie 63 dni, po to, żeby rozprawić się z Polakami rękami Niemców. To nikomu w głowie nie powstawało. Uważaliśmy, że jego celem jest Berlin i że on uśpieszy się. Tymczasem wcale nie zupełnie inaczej rozumował. On uważał, przeceniał przede wszystkim własne siły, uważał, że i tak zajmie znaczną część Niemiec. Nie przewidział, bo to było przecież, proszę pamiętać, koniec lipca, że jednak będzie inwazja i nie tylko, ale że nastąpi do załamania się Niemiec na Zachodzie. Także tutaj zupełnie się omylił w swoich rachubach. Powstała ta 63-dniowa zwłoka, której ofiarą padła Warszawa, ale która ocaliła Berlin. Bo przecież sam fakt, że Berlin został podzielony, prawda, wynika z faktu zwłoki tej to był tragiczny paradoks dziejów, że powstanie warszawskie w gruncie rzeczy ocaliło Berlin. Spowodowało to, że Berlin był w gruncie rzeczy osobną enklawą podzieloną pomiędzy trzech okupantów. Ja, szczerze mówiąc, osobiście zupełnie się nie poddawałem tym nastrojom, że to jest tylko przegrana, tylko klęska, że nic z niej nie wyniknie. Ale dopiero w 1956 roku, a więc znacznie później, zdałem sobie w pełni sprawę ze znaczenia i ze skutków powstania. Bo byłem przekonany, że świadomość tej klęski i to powszechne uczucie u wszystkich, może inaczej motywowane, nigdy więcej powstania. To była rzecz, która zadecydowała o tym, że Polska w odróżnieniu od Węgrów nie zrobiła tego jednego kroku za daleko. I wtedy dopiero zrozumiałem, że właściwie powstanie w roku 1944 ocaliło od powstania w roku 1956, które w moim przekonaniu miałoby skutki o wiele cięższe, o wiele bardziej niszczące, aniżeli tamto. Pamięć powstania stworzyła skuteczny hamulec w roku 1956 i stworzyła to, że społeczeństwo i tego, to na tego, po dziś dzień to podziwiam, potrafiło sobie wykształcić i znaleźć formy oporu bez uciekania się do gwałtu. I te formy oporu okazały się nieprawdopodobnie skuteczne, bo przecież Polska różniła się całkowicie od tych innych satelitów. Stawiała skuteczny opór, ale opór, który nie polegał na powstaniu, na zadawaniu gwałtu. Jednak mimo wszystko jakieś zbiorowe zachowanie się, instynktowne, pozbawione jakiegoś kierownictwa, ale zbieżne, że te wspomnienia tej przegranej, tej klęski i tej walki w gruncie rzeczy były tak głębokie, że one przetrwały do momentu powstania Solidarności. Panie Janie, dziękuję panu bardzo. Dziękuję ślicznie. Cieszę się ogromnie, że mogłem tego wszystkiego się od pana dowiedzieć. No, ja również. Pan mnie wymęczył trochę, ale warto było.